I chciałbym właśnie Państwu przekazać informację, która chyba położy kres różnego rodzaju spekulacjom, insynuacjom, domniemaniom. Otóż posiadamy już umowę podpisaną z naszym strategicznym sponsorem, a mianowicie z Energą SA. Mamy umowę obejmującą dwuletni okres, czyli mamy umowę po raz pierwszy w historii naszej działalności podpisaną z naszym strategicznym sponsorem, właśnie obejmującym 2 lata. Myślę, że jest to dobra informacja dla wszystkich kibiców ze Słupska, mimo że pojawiały się pewne grupy ludzi, którzy chciały właśnie, myślę, że ten sukces przekuć w naszą porażkę i dlatego dzisiaj informujemy Państwa właśnie, żeście za swoim pośrednictwem mogli przekazać te informacje dla kibiców, że mogą spokojnie już patrzeć w przyszłość. Nie ma żadnych sytuacji, które generowałyby zagrożenie. Możemy spokojnie pracować, możemy budować klub co najmniej w perspektywie 2 lat, ponieważ wiemy, że mamy na najbliższe 2 lata finansowanie, czyli będąc spółką prawa handlowego, spółką akcyjną, możemy tak jak gdyby podpisywać kontrakty na okres 2 lat, ponieważ mamy pokrycie w umowie, prawda, ze sponsorem strategicznym i możemy w związku z tym zaciągać zobowiązania, a podpisanie każdego kontraktu, w którym jest gwarantowane pewne kwoty, jest to rodzaj zobowiązania ze strony klubu i my musimy mieć na to pokrycie. Dlatego mamy to pokrycie w umowie ze sponsorem oraz z innymi sponsorami. Pierwszy raz możemy patrzeć trochę taką dalszą perspektywę niż perspektywa 1 roku. I myślę, że my jesteśmy w klubie z tego stanu rzeczy bardzo zadowoleni i myślę, że Państwo jak przekażecie taką również informację kibicom, to uspokoi to nastroje i również będą z takiego stanu rzeczy zadowoleni. W momencie, jak już wiedzieliśmy, kiedy znaliśmy już godziny dokładnie rozgrywania meczy, dostępność również naszej hali Gryfi, zrobiliśmy drobną korektę, odpadł nam jeden sparing z Asseco Gdynią, jak również pierwszy mecz został przesunięty o 1 dzień, to właśnie to jest ta korekta, przez którą właśnie ten jeden mecz musieliśmy odpuścić, ponieważ w dniach 5-6 września odbywa się impreza w Słupsku, hala Gryfia może nie być dostępna, więc musieliśmy to troszkę wszystko poprzesuwać tak, żeby trener mógł odpowiednio dostosować treningi, cykle, żeby mikrocykle, makrocykle były zachowane i żeby wszyscy byli zadowoleni, łącznie również nasi sparring partnerzy. I również znamy dokładną datę 19 turnieju Puchar Prezydenta Miasta Słupska. Puchar odbędzie się w dniach 20 i 21 września. Jest to 19 turniej, więc przed tym turniejem zagramy również sparring ze Śląskiem Wrocław. Wszystkie sparingi są meczami zamkniętymi. Takie są wymogi PLK. Oficjalne mecze turniejowe są tylko dostępne dla udziału publiczności, więc też bym chciał sprostować wszystkie spekulacje, które tam gdzieś pojawiały się, że będą treningi otwarte. Nie możemy, takie są przepisy, gdyż zobowiązują nas do tego i ustawa o imprezach masowych, jak również Polska Liga Koszykówki i przepisy z nią związane. Więc to są te akurat korekty, które nastąpiły w planie przygotowań do sezonu. Chcę by poruszyć dla was wszystkie pozdrawiam i da wszystko dziękuję, co ste przyszli tutaj na tą konferencję press pierwszą. Chciałbym da mówić, da mi jest bardzo miło, co sam tutaj. Ja sam jeden raz grał do polskiej koszykówki jak zawodnik, był sam trenerem u Poznaniu i bardzo dużo lubim polski ludzi, polską historię, polską kulturę, polską koszykówkę. I kiedy je bilo po skončenju moje prace u Zvjezdniku Košakovki Srbije, kiedy smo zrobili bronz medal na mistrovstvu Evrope i kiedy smo razmavljali sa panom Tvrdovskim, kiedy je bilo možnosti, ja sam i chcel da priđem tutaj na ten bardzo ambiciozni projekt na następna 2 leta,
który mamy tutaj zrobić, da zrobimy zespół i da zrobimy tutaj bardzo, bardzo dobry sukces. I takśmy zbudowali zespół, tak chcemy zbudować za następne dwa tygodnie, da idziemy krok po krok i da idziemy to, co chcemy, da zrobimy sukces. To jest za mnie bardzo, bardzo ważne. Kiedy sam był trenerem w Poznaniu i kiedyśmy grali tutaj przeciw Energa Czarni, pierwsza rzecz, która mi się podobała, to jest była bardzo fajna atmosfera i bardzo fajni kibici. To jest bardzo fajna atmosfera i to jest bardzo ważne, da mi tutaj mamy bardzo, bardzo dobrą komunikację i bardzo dobrą kooperację sa kibicami, jer oni su naš šusti zavodnik, njih potrebujemo bardzo i chcemo da naš zespol będzie z njimi i da idziemo z njimi krok po krok, da zrobimo to, co chcemo za następny sezon. Czyli znamy już założenie trenera oraz klubu. Przechodzimy do pytań. Mogę? Przemek, właśnie na biegnę, jest Pan nieznany z tego, że lubi Pan, jak zawodnicy ciężko pracują. To Pan to, że trenujecie nawet po 6 godzin dziennie? Nie, nie jest 6 godzin, wiecie, musimy bardzo ciężko pracować, da się przeprawimy, i sezon będzie długi i mamy 30 meczów, znaczy bardzo duże zespoły mamy tutaj w polskiej koszykówki, znaczy 16 i będzie bardzo dużo mistrzostwa. Musimy mieć bardzo dużą rotację zawodników i będziemy grali z bardzo dużą energią, bardzo agresywno, bardzo, bardzo szybko i za to jest potrzebna bardzo dobra przeprawa. I na rzecz, wszystkie chłopaki, którzy są tutaj, które pan Twardowski i pan Salata są selektowali, pierwsze polskie zawodnicy mają bardzo, bardzo dobry osnowę od ostatnich sezona, kiedy są pracowali z panem Andrzejem Urlepem i mają bardzo, bardzo dobry level za następne rzeczy, które musimy zrobić. Obcokrajowcy, którzy są przyszli tutaj, mają bardzo dobry level pod nimi, jeden level przed nimi. Tak da i mamy bardzo, bardzo dobry osnov da pracujemy i mamy 12 mecz za przeprawę. I wiecie, to jest przeprawa za cały sezon. A jak będziesz pracował, tak będziesz igrał. I to jest to myślenie, inne filozofie nie ma. Mi tylko i mamo vjeru u našu pracu i mamo vjeru u te zavodnike. Te zavodnike smo hteli i novša žeč, ktura benđe za Energa Čarni tim za ten sezon, to benđe da Energa Čarni slup benđe igrala jak tim. I Energa Čarni jak tim pošebuje všiske zavodnike, a Energa ne chce da tak ima tylko jednego zawodnika i da potrzebuje da ten jeden zawodnik igra. Potrzebujemy wszystkie zawodnike i będziemy zrobili taką igrę, która będzie timska igra i wszyscy zawodnicy są bardzo ważni za nas. A chcemy da zrobimy sukces, gdzie chcemy da idziemy. Krok po krok da będziemy i da musimy imać da możemy igrać przeciw najlepszych zespołów Polski. Rafał Szymański, głos Pomorza. A już pojawiły się pierwsze kontuzje u zawodników. To kwestia tych ciężkich treningów, czy jakby ich nieprzygotowania do treningów? Nie, myśmy mieli te kontuzje, to są za zawodnikami od ostatnich sezona. Te są kontuzje z dwa zawodnika, którzy są imali problemy z ostatnich sezona. I mamy te kontuzje z Michałem Nowakowskim i Kasparem Borowskim. Borowski był z reprezentacją Polski i mali bardzo dużo bardzo, bardzo duże przeprawy, bardzo dużo igrał meczy. Tak da to wszystko będziemy załatwili za 2-3 tygodnie, oni się będą wrócili i będą u zespołu. Ja myślałem tam do 10 września, da będziemy mali cały zespół, który będzie pracował. A to są normalne rzeczy, kiedy jest taka praca. To wiecie, to i macie mechaniczne kontuzje, i macie kontuzje, kiedy zawodnicy pracują z kontaktu, z wszystkiemu. To jest za tą pracę, za teraz, to są normalne rzeczy. Ale z kolei Borowski miał ciężki sezon w Energii, pierwszy sezon wśród seniorów w poprzednim sezonie. Później całe wakacje właściwie spędził z kadrą i teraz przychodzi, od razu wchodzi w taki cykl ciężkich treningów. Czy powinien trochę mu dawkować tych zajęć?
Nie, pa on je, wiecie, on je tam imal to przy ostatnim sezonu njega, to ja nie wiem jak se to mówi, ta kość i to njega i bolelo, wiecie, i teraz smo zrobili taj UVG i UVG je tam pokazal da on muši ono 2-3 godina da odpočiva. Da odpočiva. To je taki... Ne viđajem problem tute, to je normalnije da zavodnici imaju kontuzije, da imaju, vete, to je normalnije za pracu, normalno. Powiedział pan, że będziecie grać mocno, ostro, ciężko, znaczy mocno, ostro i szybko, ale macie specjalne treningi taktyczne, sami zawodnicy już też mówią, że to coś jest jakby zupełnie innego. Jak Energa będzie grała? Coś zupełnie inną taktykę nie widziałem jeszcze w Polsce? Czy jest jakiś zespół, do którego można by porównać to, co... Energa będzie grała teamski, wszyscy zawodnicy będą bardzo ważni, taka będzie taktyka i takśmy robili zespół. Ja sam prvšak chcel da zrobim i polske zavodnike i da bardzo važna rzecz je da tutaj zavodnici benđu dužo čas i dužo let u tem klubu i to je prvša rzecz, ktorý chceš, a chceš da igraš dobře i chceš da imaš timsku igru. To je prvša rzecz da zavodniki benđu všetki tutaj i da opcokrajovci kedy přijdu imamo bardzo dobru kooperaciju. Tak smo i zrobili zespol. Proszę, chcemo kod zawodniku zrobić bardzo dobrą chemię i bardzo, znaczy chcę, da imaju bardzo dobrze, da uważają jedni drugie. Wiecie, znaczy da zawodnicy, takśmy zrobili zespół i takśmy obcokrajowce wezmeli, da to będą zawodnicy, którzy sa swoim kwalitetem, który mają, da zrobe, da polski zawodnicy będą lepsi. I to jest njihova rzecz. Njihova rzecz nije tylko da oni igraju dobrze, nego da njihovom igrom zrobe da mi imamo lepšu igru i lepše zavodnike. I to jest ta rzecz, na ktorý chcemo pracować i na ktorý chcemo igrać. To jest moja filozofia, moji timi tak igraju. Ja nemam tak situaciju da jeden zawodnik kod mnie, wiecie, jest bardzo ważny. Wszyscy są bardzo ważni za system. Tak system pracuje, tak system igra i wszyscy są bardzo ważni. To jest moja filozofia i będziecie widzieli, jak to wygląda. To jest ta timska koszakówka, którą chcemy. Ja myślę, że jest koszakówka timski sport, i da košarkovka potrebuje da všetci zavodníci, ktorí sú tutaj, imajú svoje rzeczy, ktoré musiu zrobiť, bardzo ważne rzeczy, da systém ima možnosti da funkcuje. To jest, ak chceš da zrobiš sukces, to jest bardzo ważna rzecz. I vidjajte, kto je vezmel mistrstvo Polske? Vezmel je Turov. Zlo čego je vezmel Turov? Pa zato, co su bili bardzo, bardzo najvenkši tim. Imali su bardzo dobru timsku chemiju. I ktorí sú zavodníci byli vážni? Pa polskí zavodníci sú byli vážni. Damian Kulík, tam Delević. Tí chlopaki sú zrobili tú převagu. Obcokrajovci sú byli dobrí. To jest. I Zelená Gora bardzo dobrí obcokrajovci. Ali tá žeč, tá malá žeč, to jest byla bardzo vážna žeč. E, zatego ja chcem da mi zrobimo, da benđemo tým i Energa będzie pracowała tak i grała jak tim. I idzie krok po krok. Nie mamy tak myślenie, da idziemy na dużo myśleć, idziemy krok po krok. Za nas jest teraz najważniejsza rzecz, ten pierwszy mecz 4 października, 3 Turowa. O tym myślimy i tak się przeprawimy następnych 5 tygodni za ten mecz. No właśnie, bo trener powiedział o tym pierwszym meczu. Mam już terminarz podany. Jak trener go ocenia? To dobrze, że zaczynacie sezon meczem z mistrzem Polski? Dobrze, nie, bardzo dobrze. Nie ma, za mnie to nie ma znaczenia. My chcemy, da zrobimo, da Energa ten sezon może igrać przeciw wszystkich zespół u Polskoj. Nie ma znaczenia, albo igramy przeciw Turowa, albo przeciw Zielone Gore, albo przeciw Koszalina. Za mnie są wszystkie mecze bardzo ważne
i mówi salam, idziemy krok po krok. Ten jeden mecz nie będzie nam podał Mistrzostwo Polskie, a ten jeden mecz nie będziemy zgubili Mistrzostwo Polskie. Idziemy krok po krok, jeden po jeden mecz i to musisz tak myśleć, jak chcesz zrobić sukces. Nie ma tu dużo, dużo myślenia tam, da idziemy po 5-6 mecz. Idziemy jeden po jeden mecz i za nas jest najważniejszy ten mecz, który ga igram. Tako da je bardzo dobrze. Ja chcę, da igramo przeciw Turowo bardzo, bardzo dobrze, da widziajmo, kak smo se przeprawili za ten sezon i da widziajmo, kak imamo możliwość igrać przeciw czempiona Polski. A Miodrek Rekowicz to jest pański uczeń, kolega? Kolega mój, pracowali smo zajedno u Chemofarmu, jak asystent Miroslava Nikolića, bardzo dobrzy przyjaciel mój, pracowałem z nimi 2 lata u jednemu klubu, tako da bardzo, bardzo dobrze se poznajem. I gratuluję mu na wszystkiemu, co je zrobił z Turovom, gratulacje, co je wezme Mistrzostwo Polskie. Tako da bardzo, bardzo dobrze se poznajem. Mamy kolejne pytania, proszę. Na początek dygresja, jest pan troszeczkę innym człowiekiem niż Andrzej Ulek, bo dużo pan mówi, to dobrze. Natomiast... Nie tak dobrze. Dobrze, dobrze. Dziennikarze... Nie, polski nie tak dobrze, ja bym chciał uczyć, ale pani Agata mi będzie pomagała. O Jana Trajkowskiego, tak. Bo w składzie on jest wymieniany jako zawodnik z pozycji 5, ale jego styl gry jest no, trochę inny niż klasycznych zawodników z tej pozycji. Jak pan go widzi? Rzeczywiście na pozycji 5, czy raczej bliżej pozycji 4? Na dwóch pozycjach. Na dwóch pozycjach będziemy mieli 2 spacinga z nimi, na dwóch pozycjach i na czwartki, na piątki. Taki smo zespół zrobili. Wy widziałete, da je na piątku, pan Twardowski wam je mówił, kiedy podpisali smo Ezuikwa. Znaczy chcemy bardzo, nie ciężkie zawodniki, chcemy bardzo szybkie zawodniki na nogi, tak chcemy zrobić i za defense, i za offense, da imamo te zawodniki, którzy mogą i u ataku, i odbranie zrobić te rzeczy, które chcemy. I kiedy mamo zawodnika, jak je Bojan Trajkowski, to nam onda podaje, da imamo bardzo, bardzo, bardzo dobry spacing z nimi, da imamo i post-up z nimi, da imamo i imamo pop-out z nimi, gdje dobrze rzuca za 3, widzajte, on ima najlepsze statistiki teraz u reprezentaciji Makedonije, 12 punktu per meču i teraz je najlepszym zawodnikom Makedonije, tak da myślim da jest on zawodnik, który nam poda da imamo silu, da możemy obranić i piątku i czwartku i poda nam da imamo i post-up z nimi i da imamo i pop-out i da rzucamy i za 2 i za 3 za high post. Pytam dlatego, że oczywiście mogę się mylić, ale wydaje mi się, że jednego wysokiego zawodnika trochę w tej rotacji zabraknie, że Bojan lubi grać dużo na dystansie i czy nie zabraknie kogoś do zbierania, zwłaszcza w obronie. Dobrze, ale to nam daje możliwości, da on igra z Ezuikwem u parówki. To nam za wszystko mamy potrzeby. Jak będziemy mieli problem z czwartką, która bardzo, bardzo dobrze ima post-up i igra pod koszem, my mamy zawodnika, który możemy to bronić. Widzicie, da w naszym zespole mamy Novakovskog, Borovskog i mami Mokrosa, który to jest ten, kak se mówi, polivalentność zawodników, którzy mogą igrać na 2-3 pozycje i to jest bardzo ważne za zespół. Jer imamo znači, zawodnika, który może igrać, Mokros może igrać na trójka, czwartka i mami Kacpar igrać na trójka, czwartka, Mikhail Novakovski czwartka, bardzo dobrze rzucając. Znaczy za wszystkie spacing imamo inne opcje i to smo chcieli zrobić i tak smo zrobili, da imamo tako myślenie i da tak zrobimy ten spacing za ten sezon. Ale filozofia jest taka, żeby grać dużo transition, czyli tego szybkiego ataku po zbiórce? Igracie się transition, organizowany transition. Wszystko będzie organizowane i wszystko się będzie wiele, kiedy będziemy grali, wszystkie sytuacje, wszystkiego momenta, wszyscy zawodnicy, którzy są na gymu, muszą wiedzieć, co się igra i co się robi. To jest filozofia. Będzie się szybko igrał, ale nie szybko jak chaos, tylko szybko organizowano, gdzie wszystko wiemy. Na tome pracujemy i na tej szybkości. Tu szybkość chcemy. Nie chcemy szybkość, która będzie przeszła u chaos. Kiedy sam Trajkowski przyjeżdża na treningi? 13 będzie przyszedł. Po końcu
ostatnich mecza. Teraz sam rozmawiał z panem Salatom i myślę, że 13 wieczorem daje tutaj w Słupsku. Czyli już nawet pewnie nie wystąpi w meczu z Arbą? Idzie z nami. Tyle się proszę, pracujemy i on idzie z nami za Berlin. Ale on ma chyba ślub po drodze jakiś, tak? Ma wesele? Tak, ślub i ma, ja myślałem, urzeźć. Tak. 20 września. Czyli na turnieju prezydenta nie zagra? Czy zagra? Nie zagra. To jest za Latwil, jeden let przed, to jest wszystko za Latwieno, jeden let przed. Tak, to jest, musimy mu podać, da zrobić ślub. Tutaj trzeba zrobić wesele. Tak. Czy mają Państwo jeszcze pytania? To... Jeszcze do prezesa Twardowskiego. Umowa z Energą jest na 2 lata czy na 2 sezony? Na 2 sezony, bo z Energą podpisujemy umowę dokładnie na sezon. Nie na, powiedzmy, lata kalendarzowe, tylko na sezony. A wysokość umowy jest objęta? To znaczy wysokość jest objęta tajemnicą. To, co zawiera w środku umowa, to o tym nie możemy rozmawiać. Natomiast no, mogę powiedzieć, że bardzo się cieszymy z tego powodu, że możemy patrzeć na pracę w dłuższej perspektywie niż jednego roku. A czy jest wyższa ta umowa od tych, które były w poprzednich latach, podzielone na poszczególne sezony? Znaczy, no tego, bo wiadomo, że to poprzez dedukcję można dojść do kwot i tak dalej. O tym, no, jest to tajemnicą handlową, o tym nie mogę mówić. Na pewno nie jest to zła umowa, jesteśmy bardzo usatysfakcjonowani, jesteśmy wdzięczni naszemu sponsorowi właśnie za takie podejście do rzeczy, za to, że dzięki tej 2-letniej umowie możemy patrzeć w dłuższej perspektywie na klub, na budowę zespołu, na to, żebyśmy jako spółka prawa handlowego mogli właśnie na dłuższy okres zaciągać zobowiązania, ponieważ te zobowiązania będą znajdowały pokrycie właśnie w dłuższej umowie. A nie, to są miasta, bo miasto zapowiadało, że przygotuje jakąś strategię dłuższego sponsorowania w ogóle sportu, nie tylko koszykówki, są jakieś sygnały. A czy mamy tylko od strony miasta, mamy uchwałę intencyjną, gdzie w tej intencji przewidziane są 3 lata. Akurat konsumujemy rok 2014, przed nami jeszcze ta intencja wynikająca z uchwały Rady Miasta będzie obejmuje 2 lata, ale tu mówimy o kalendarzowych, czyli 2015 rok i 2016. A ta umowa z Energą, jeszcze wrócę do tych pieniędzy, przewiduje na przykład jakieś premie za jakiś dodatkowy wynik ponad stan, czy to już to wszystko jest w tym budżecie tej 2-letniej umowy? Nie, umowa zawsze się składała z części stałych i części warunkowych i powiedzmy mamy tam część stałą i mamy część, takie części warunkowe, czyli pierwsza część warunkowa to obejmuje warunek awansu do fazy play-off, i druga część warunkowa obejmuje warunek zdobycia medalu. I czy za to w takim razie są dodatkowe pieniądze spod Energii, czy one są już jakby przeznaczone, czy w budżecie sami musicie dysponować? A czy my zakładamy, bo musimy optymalnie, zakładamy, że w tych play-offach się znajdziemy i powiedzmy tam budżetujemy kwotę, która stanowi premię za awans do play-offu, ponieważ no, w klubie musimy powiedzmy optymalnie wydawać te pieniądze. Gdybyśmy tam zakładali, że nie wejdziemy do play-offu, odzwierciedliłoby się to od razu w obniżeniu poziomu sportowego. Taka, no, to jest ryzyko prowadzenia klubu sportowego. Takich ryzyk nie ma, nie podejmuje się w przypadku prowadzenia innych działalności gospodarczych. Klub sportowy jest trochę inną specyfiką, jeżeli bo tu jest, trzeba połączyć właśnie te oczekiwania i też sponsora. My musimy budować jak najwyższy ekwiwalent reklamowy, żeby uzasadniać dobrze wydawane środki na nas. W związku z tym no, musimy mieć ambitne cele, czyli jak chcemy mieć ambitne cele, to musimy też przyjąć, że do tego play-offu awansujemy i w budżecie uwzględniamy już środki, które są przeznaczone na premię za awans do play-offu, natomiast no, na tyle nie jesteśmy odważni,
bo to już byłoby przekroczenie ryzyka, żeby budżetować premię za medal. Można by było tak, ale to już mówię, byłoby tam już, powiedzmy, byłoby to takie balansowanie, wręcz mogłoby być zakwalifikowane jako nieumiejętność zarządzania ryzykiem.